Dobry wieczór, Katarzyna Jankowska. Dziś w Eurece po raz kolejny powiemy o losach żołnierzy cichociemnych. Przypominamy ich sylwetki z okazji obchodów Roku Cichociemnych. Powiemy o dwóch braciach, Józefie i Marianie Spychalskich, których droga życiowa i wybory były skrajnie różne. Ale wcześniej chciałbym powiedzieć o kilku żołnierzach cichociemnych związanych ze służbą medyczną. Wojskowy Instytut Medyczny przypomina o medykach w mundurze zasłużonych w czasie II wojny światowej. Są to m.in. Podpułkownik dr, dr Leon Wojciech Jan Bazała, pseudonim Strwiąż, który wiosną 1943 roku rozpoczął kurs cichociemnych. W czasie szkolenia opracował dywersyjny zestaw chirurgiczny, czyli podstawowe wyposażenie medyczne, które w zasobnikach spadochronowych zrzucano do Polski. Był też podpułkownik dr Marian Bronisław Golasz-Teleszyński, który też w 1943 roku zgłosił się na szkolenie cichociemnych, Został zrzucony w 1944 roku z 21 na 22 maja w nocy. W okolicach Miechowa skierowano go do polskiej 30. Dywizji Piechoty. Tam objął funkcję szefa służby medycznej w okręgu brzeskim Armii Krajowej. To tylko dwóch lekarzy, ale o innych będziemy jeszcze mówić, będziemy ich przypominać. Teraz czas na wybrane dziś biogramy cichociemnych żołnierzy, którzy podczas II wojny światowej, szkoleni w Wielkiej Brytanii, byli zrzucani nad Terenem okupowanej Polski, aby podjąć walkę z Niemcami. Opowie o nich dr Grzegorz Hanula, historyk. Marian i Józef Spychalscy, choć pochodzili z tego samego domu, z tej samej rodziny o tradycjach niepodległościowych, rodzice też byli działaczami ruchów niepodległościowych. Drogi braci były bardzo różne. Jeden z nich został cichociemnym, walczył z Niemcami, a drugi no, przyłączył się do budowania tej komunistycznej Polski po 1945 roku. To prawda, mimo że to była jedna rodzina, mimo że to byli bracia, ich losy zdecydowanie się różniły. Ich Właściwie nie tyle losy, ile wybory życiowe. Ale też trzeba powiedzieć, że zawsze w, gdzieś w tle ten drugi brat pozostawał. Tak w przypadku Mariana, jak i Józefa, bo jeden i drugi doznali pewnego rodzaju prześladowań w związku ze swoim rodzeństwem. Konkretnie z tym drugim bratem, który był znany. Józef Spychalski miał pewne problemy, kiedy przedostał się do Polski, kiedy skoczył do okupowanej Polski i nawiązał kontakty z bratem Marianem. Wtedy dowództwo armii krajowej odsunęło go od pewnych funkcji, jak się przypuszcza, właśnie dlatego, że nawiązał kontakt z Marianem który był wysoko postawionym dowódcą w Gwardii Ludowej. Z kolei Marian Spychalski, późniejszy dotychczas ostatni marszałek Polski, a tak naprawdę marszałek PRL-u, można by powiedzieć, bo przyznaje się tradycyjnie, że ostatnim marszałkiem Polski to jednakowoż był marszałek Józef Piłsudski, ani Rokosowski, ani Spychalski, no ale Spychalski przyjął te, tę nominację, został marszałkiem Polski w latach 60 -tych. natomiast wcześniej, kiedy wobec niego toczyło się bardzo ciężkie śledztwo, kiedy był brutalnie przesłuchiwany przez swoich Towarzyszy komunistów w dziesiątym Pawilonie, to wtedy też wyciągnięto wobec niego ten zarzut, że jego rodzony brat był cicho ciemnym, i też z tego powodu Marian Spychalski ponosił przykre konsekwencje. Bracia nie poróżnili się podczas wojny, nie poróżniła ich ta różnica poglądów, z tego co pan mówi. To jednak byli blisko. Tego dokładnie nie wiemy, nie zachowały się takie relacje, ale rzeczywiście, no, jak to bracia, prawda? Te więzy krwi zawsze są chyba najsilniejsze, i w związku z tym tak jeden jak i drugi mówię, spotkali się w swoich organizacjach, jeden w Armii Krajowej, drugi w Armii Ludowej, a później no, w tej komunistycznej Polsce z bardzo przykrymi konsekwencjami tego, że te relacje braci nie zostały ostatecznie zerwane. Józef Spychalski, pseudonim Czarny, Gruda, Grudzień objął w 1938 lub 1939 roku stanowisko dowódcy Batalionu Stołecznego w Warszawie, na którego czele podczas kampanii wrześniowej bronił między innymi Fortu Bema. Tak, on też operował na ulicy Wolskiej, kiedy to właściwie te zachodnie bramy Warszawy, te wrota Warszawy, można powiedzieć, kiedy armia niemiecka wkraczała, to on tam stworzył takie posterunki po obu stronach ulicy Wolskiej i tam, że operował właśnie próbował zatrzymać to natarcie niemieckie. Niestety nieskutecznie, jak wiemy, ta wojna obronna zakończyła się dosyć szybko, ale to był człowiek niespożytej energii, bo on już to trzeba przypomnieć, dzisiaj w 2016 roku on już 100 lat temu zaczął swoją walkę, on był nieco starszym z tych braci, urodził się w 1000 1898 roku, zgadza się, więc w chwili, kiedy wybuchła ta wojna o wolną Polskę, on już wtedy był tym młodzieńcem, powiedzmy 19-20-letnim, i podjął tę walkę. Kwestia Bitwy Warszawskiej w 1920 roku i tego natarcia z nad Radzymina, no, był wtedy dosyć młody, ale był jedną z osób odpowiedzialnych właśnie za przeprowadzenie tego manewru. Z drugiej strony, kiedy wojna obronna w 1939 roku właściwie się zakończyła po niecałym miesiącu walki, prawda, no to wśród tych 14 Założycieli Służby Zwycięstwu Polsce. Znowu pojawia się Józef Spychalski, który jako jeden z pierwszych stawia się już do wykonania zadania tworzenia struktury organizacji, która później zostanie przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w Armię Krajową. Także. Ale 17 listopada 1940 roku zostaje aresztowany przez NKWD i przewieziony do Moskwy, osadzony na Ubiance. Tak, to prawda. Sowieci go aresztują w momencie, kiedy dowiadują się, Kogo tak naprawdę aresztowali? Próbują prowadzić pewnego rodzaju grę, próbują przekonać go. Właściwie walka toczy się przeciwko wspólnemu wrogowi. No to jest w 1940 roku, to jest jeszcze chwilę przed tym, zanim Niemcy napadną na Związek Sowiecki, ale już podejmują takie pewne próby urobienia go. Chociaż w pierwszej fazie, to trzeba przyznać, on zostaje przez nich skazany za szpiegostwo, skazany za. Próby. na śmierć, za sabotaż i dywersję. Tak, ten... on tam ma kilka zarzutów. Za próbę odłączenia zachodniej Ukrainy i Białorusi od Związku Sowieckiego, za sabotaż i dywersję, także mam mnóstwo tych zarzutów. Część tych zarzutów zostaje wobec niego, jakby umorzonych, ale te pozostałe zarzuty, które, które są wobec niego wysuwane, też powodują to, że tak naprawdę grozi mu kara śmierci. Ostatecznie, w międzyczasie, zostaje podpisany układ Sikorski Majski, o czym on nie wie, ale. W momencie, kiedy ten układ zostaje podpisany, Sowieci zwalniają go z więzienia, ale dalej próbują w pewnym sensie nad nim pracować, próbują nawiązać za pomocą jego jakieś relacje z Polskim Państwem Podziemnym. Nie ma zgody góry struktur niepodległościowych, żeby takie kontakty zostały nawiązane i ostatecznie do tej współpracy nie dochodzi, a Józef Spychalski zostaje ewakuowany, przemieszcza się do Buzłuku i później stamtąd zostaje ewakuowany z generałem Sikorskim. Transportem lotniczym udają się do Wielkiej Brytanii. Jednakże w tej samej Wielkiej Brytanii, kiedy przybywa, on jest z osobą niezwykle czynną i, i fakt, że ma pozostać na miejscu i nie realizować żadnych zadań, kiedy walki trwają w jego, w jego kochanej Warszawie. Chociaż sam pochodził z Łodzi, to Warszawa, Warszawa rzeczywiście widać było, że zresztą obaj bracia darzyli jakimiś szczególnymi względami. Był osobą niezwykle dynamiczną i sam fakt pozostawania w dyspozycji naczelnego wodza powodował jego taką głęboką frustrację. On prosił się o to, żeby został zrzucony do kraju, no i ostatecznie... Przeszedł ten trening, szkolenie cichociemnych i został w rzeczy samej zrzucony do Polski. W tym samym czasie Marian Spychalski, pseudonim Marek Orka, który wrzesień 1939 roku spędza w Warszawie, potem udaje się do Lwowa po swoją rodzinę. Co w tym samym czasie on robi? Jaką działalność prowadzi? W tym samym czasie jego rodzony brat działa na rzecz komunistów. Chociaż trzeba powiedzieć, że od 1940 roku pracuje w takiej organizacji, Architektoniczne i profesora Tołowińskiego, to przypomnijmy, to jest człowiek, dzięki któremu powstały pewne, pewne plany architektoniczne w Warszawie i w osiedlach, czy też miasteczkach pod Warszawą, tak jak choćby parcelacja majątku, hrabiów, ronikarów i powstanie miasteczka z Ząbki, które teraz obchodzi stulecie. To jest zasługa Towińskiego. Marian Spychalski, późniejszy marszałek, on jest wykształcony architektem. I w, nawet w, w okresie nieco wcześniejszym, w 30 latach, w połowie lat 30. on wygrywa wszelkiego rodzaju konkursy architektoniczne, między innymi na budowę tanich osiedli dla robotników. Było osobą, której gdzieś tam w głębi duszy czy z tyłu głowy gdzieś tam grały te potrzeby najbardziej potrzebujących. Starał się zapewnić lokale. No Warszawa przed wojną to jednak cierpiała na duży niedobór mieszkań. Marian Pychalski próbował, próbował te problemy rozwiązywać. Nie zawsze mu się to udawało. W 36 roku był w takim zespole, który planował część Gdyni łącznie z sportem jachtowym. Więc tutaj można by trochę tak przewrotnie powiedzieć, że miał troszeczkę takie jak tą mówili komuniści nawyki. No bo gdzie sport jachtowy, a gdzie lud pracujący miast i wsi, prawda? W 1932 roku już działa w Polskiej Partii Robotniczej, to bardzo wysoko, bo zajmuje stanowisko szefa Sztabu Głównego Gwardii Ludowej, czyli tak naprawdę Gwardia Ludowa to była ta organizacja militarna związana z komunistami. Była tym narzędziem komunistów, które później zniewalało Polaków, ale niewątpliwie walki toczyło. No w samym, w samym Powstaniu Warszawskim chociażby, no to też walczyły oddziały Gwardii Ludowej. Tymczasem Józef Spychalski w marcu 1942 roku został zrzucony do kraju po szkoleniu na Cichociemnego i został mianowany Komendantem Okręgu Kraków. AK. Dostał propozycję, żeby został szefem szóstego oddziału sztabu Naczelnego Wodza, czyli to była właśnie ta komórka, która zajmowała się łącznością lotniczą z krajem zrzutem cichociemnych. Kiedy już przybył do kraju, były pomysły, żeby był zastępcą komendanta Armii Krajowej, więc to też bardzo wysoko. Życiorysy braci są takie bardzo równoległe, pięknie je opisywał w jednym z artykułów Teodor Gąsiorowski. Jest taka przyjęta tradycja, że cichociemni w momencie, kiedy skaczą do kraju, są awansowani na wyższy stopień oficerski. On skacze z 30 na 31 marca 1442 roku w stopniu pułkownika, więc siłą rzeczy tak naprawdę należy mu się awans na stopień generalski, prawda? No niestety tego stopnia generalskiego nie dostaje. Ma być łącznikiem przy generale Grocie Roweckim. Generał Grot Rowecki sam ma wątpliwości co do Józefa Spychalskiego, no bo z jednej strony jest to jakieś ciało obce, które zostało mu przydzielone. On nie wie, czy to jest forma jakiegoś nadzoru nad nim ze strony Londynu, czy jak to dokładnie ma wyglądać. Z drugiej strony no Armii Krajowej zdaje sobie sprawę z jego relacji rodzinnych z Daj sobie sprawę doskonale z tego, kto jest jego rodzonym bratem. Józef Spychalski nie doczekał końca wojny. W marcu 1944 roku gestapo aresztowało go w Krakowie wraz z kilkoma innymi oficerami sztabu no i został wywieziony do obozu, gdzie prawdopodobnie zginął. To taki tragiczny splot okoliczności, które nie powinny się wydarzyć. On został, z tego co wiemy z dokumentów, został zatrzymany w jednym z lokali konspiracyjnych, Zupełnie przypadkiem wkroczyły tam siły niemieckie, które szukały jednego z handlarzy walutą. Tak się złożyło, że jeden z oficerów Armii Krajowej, który w tej samej kamienicy wynajmował mieszkanie, wynajmował je na nazwisko niewłasne, tylko nazwisko konspiracyjne, które to nazwisko pokrywało się z nazwiskiem tego handlarza walutą, więc siłą rzeczy ci żandarmi, czy też wojsko niemieckie które weszło do mieszkania, no niestety to wejście było tak nagłe i brutalne, że odprawa, która się tam toczyła, odprawa Armii Krajowej i oficerowie, którzy tam byli, nie zdążyli pochować czy zniszczyć dokumentów i w ten sposób w niemieckie ręce dostali się wyżsi oficerowie Armii Krajowej. Niemcy po chwili zorientowali się, że złowili dużo bardziej grubego zwierza, byśmy powiedzieli, niż się spodziewali. Założyli w tym miejscu kocioł i kolejne osoby, które tam przychodziły, wpadały. Józef Spychalski został złapany przez Niemców. To był zupełny zbieg okoliczności, zupełnie taki nieszczęśliwy zbieg okoliczności, ale próbowano podjąć też jakieś działania mające na celu nawiązanie kontaktu z Armią Krajową. Niemcy zaproponowali pewien rodzaj takiego układu, że godzili się, żeby Spychalski wysłał jednego ze swoich ludzi, którzy by nawiązy kontakt z dowództwem Armii Krajowej, bo Niemcy twierdzili, że na tym etapie wojny Polacy powinni się dogadać z Niemcami, powinni stworzyć wspólny, wspólny Legion Polski w ramach Wehrmachtu i walczyć przeciwko bolszewikom. No oczywiście nie było zgody ze strony dowództwa Armii Krajowej na to, żeby podjąć jakąkolwiek formę współpracy z Niemcami. Po tych wszystkich zbrodniach niemieckich, po tych wydarzeniach tragicznych, które miały miejsce prawdopodobnie Himmler wydał taki rozkaz, by zlikwidować generała Grota-Roweckiego i też Józefa Spychalskiego, który Prawdopodobnie przebywał w tym samolocie koncentracyjnym. Marian Pychalski przeżył wojnę, no i pełnił po wojnie bardzo ważne stanowiska w państwie. Z jednej strony był to typowy, taki, można powiedzieć, twardogłowy komunista, który starał się realizować linię władzy komunistycznej. Od lipca do września 1944 roku był szefem sztabu głównego naczelnego dowództwa wojska polskiego. Chwilowo pełnił funkcję prezydenta miasta stołecznego Warszawy i to on właśnie złożył wniosek o odbudowę Warszawy. Nie godził się też, żeby stolica została przeniesiona do Łodzi też innych proponowanych miast. To też jest takie dosyć dziwne, bo tak jak nadmienialiśmy, on w jakiś sensie jeden i drugi z braci ukochali tą Warszawę, chociaż obaj urodzili się w Łodzi. Spychalski zostaje aresztowany w 50 roku i przybywa w więzieniu do 56 roku, więc to jest też Taki epizod w jego życiu, kiedy komuniści obchodzą się z nim niezwykle brutalnie, natomiast później już po uwolnieniu w latach 60. pełni funkcję ministra obrony narodowej, dostaje zaszczytny tytuł marszałka, a także jest przewodniczącym Rady Państwa, więc przypomnijmy, że przewodniczący Rady Państwa to Rada Państwa to było takie kolegialne ciało, które równa się dzisiejszej funkcji prezydenta, więc tak naprawdę można powiedzieć, że przez chwilę Marian Spychalski był pełniącym obowiązki prezydenta Polski. O losach braci Józefa i Mariana Spychalskich opowiadał Grzegorz Hanula, historyk. Eureka dobiega końca. Jutro porozmawiamy o problemach ze słuchem. Zaprasza Artur Wolski. Za chwilę Radio Dzieciom. A do usłyszenia mówi Państwu Katarzyna Jankowska.